Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby, natomiast 4 usłyszała zarzuty. Wśród zatrzymanych jest były wojewódzki i były powiatowy lekarz weterynarii. Osoba, która usłyszała zarzuty, to właściciel zakładu produkcyjnego. Weterynarze odpowiadają za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z brakiem nadzoru weterynaryjnego. Natomiast właściciel zakładu produkcyjnego odpowiada za pomocnictwo w potwierdzaniu nieprawdy w dokumentach związanych z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa. Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty w prokuraturze okręgowej w Radomiu.